Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział. Cały rozdział. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, także nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Przy waszym też współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świętobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Nie piszemy wam bowiem nic innego, jak tylko to, co czytacie i co też rozumiecie, a spodziewam się, że całkowicie zrozumiecie. Jak zresztą po części już nas poznaliście, że jesteśmy chlubą waszą, jak my naszą w dzień Pana naszego Jezusa. Otóż w tej ufności chciałem już dawniej przyjść do was, abyście po raz drugi łaski dostąpili, a od was pójść do Macedonii, a z Macedonii znowu przybyć do was, abyście wy wyprawili mnie do Judei. Czy więc mając taki zamiar postąpiłem lekkomyślnie? Albo czy plany moje według ciała układam, tak iż u mnie tak, tak jest równocześnie nie, nie? Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie tak i nie. Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak, bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że do Koryntu nie przybyłem jeszcze tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. Nie jakobyśmy byli panami nad wiarą waszą,
ale iż jesteśmy współpracownikami waszymi, abyście radość mieli, albowiem wiarą stoicie. Die beiden Korintherbriefe sind sehr wichtige Briefe. Obydwa listy do Koryntian są bardzo ważnymi listami. Im ersten Korintherbrief sehen wir die örtliche Versammlung in Bezug auf das Zusammenkommen. W pierwszym liście do Koryntian oglądamy te miejscowe zgromadzenie, jeśli chodzi o ich wspólne zgromadzanie się. Wir finden dort die göttlichen Grundsätze. Tam znajdujemy opisane Boże zasady, die gelten für jedes Zusammenkommen als Versammlung, które są obowiązujące do każdego sposobu zgromadzania się. An jedem Ort und zu jeder Zeit. I to na każdym miejscu i w każdym okresie czasu. Der zweite Korintherbrief zeigt uns den Dienst für den Herrn. Drugi list do Koryntian pokazuje nam służbę dla Pana. Zwei wichtige Tatsachen für den Glaubenden. I to są dwie bardzo ważne sprawy dotyczące wierzącego. Nach den Grundsätzen des Wortes Gottes zusammenkommen mit anderen Gläubigen. Aby zgodnie z zasadami zawartymi w Słowie Bożym zgromadzał się razem z innymi wierzącymi. Und den Dienst zu erfüllen, den der Herr einem jeden aufgetragen. I aby wypełniał tą służbę, którą Pan każdemu pojedynczemu zlecił. Wenn wir das erste Kapitel jetzt gelesen haben, tak jak żeśmy teraz przeczytali ten pierwszy rozdział, dann spricht der Apostel Paulus hier von seinem Dienst. To widzimy, że apostoł Paweł mówi tutaj o swojej służbie. Und er tut es auf eine ganz besondere Weise. I on czyni to w bardzo szczególny sposób. Er sagt nicht einfach, der Dienst für den Herrn ist wunderbar. On nie mówi tak całkiem po prostu, służba dla Pana jest cudowna. Er zeigt uns in diesem Kapitel auch die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. On w tym rozdziale również pokazuje nam te trudności, jakie są z tym służbą związane. Wir können unser Kapitel in drei Teile teilen. My możemy nasz rozdział podzielić teraz na trzy części. Wir sehen in von Vers 3 bis Vers 14. Możemy go rozważać od 1 do 13 wiersza. Dass Paulus in seinem Dienst durch die Leiden des Christus gegangen ist. I widzimy w tych wierszach, że Paweł przez swoją służbę przeszedł przez cierpienia Chrystusowe. Er hat die Leiden des Christus erfahren. On doświadczył tych cierpień Chrystusowych w swojej służbie. Vers 15 bis 17 zeigt uns seine Übungen, den rechten Weg im Dienst zu finden. W wierszach od 15 do 17 oglądamy te wewnętrzne jego ćwiczenia, w jaki sposób, w prawy sposób iść tą drogą. Zu diesem zweiten Teil gehört auch noch Vers 23 und 24. Do tej drugiej części należą jeszcze wiersze 23 i 24. Der dritte Teil ist Vers 18 bis 22. Trzecia część tego rozdziału to wiersze od 18 do 22. Da zeigt er den Charakter des Wortes, das er gepredigt hat. Tutaj nam apostoł pokazuje charakter tego słowa, które nam głosił. Und wir wollen uns heute Abend ein wenig mit diesem Kapitel beschäftigen. I dzisiaj wieczorem chcielibyśmy się troszeczkę zająć tym rozdziałem. Er schreibt in den ersten zwei Versen die Korinther an. On pisze w pierwszych dwóch wierszach do Koryntian. Und zwar in ihrem Kollektiv und auch persönlich. A mianowicie on zwraca się do nich w ogólności do wszystkich, jak również też i całkiem osobiście do każdego z osobna. Das Kollektiv ist die Versammlung Gottes in Korinth. Kolektywnie to możemy oglądać te zgromadzenie Boże w mieście Korynt. Und persönlich sind die Gläubigen alle Heilige. A osobiście to są wszyscy święci wierzący.
Wir finden diese zwei Ausdrücke in Vers 1. Obydwa wyrażenia oglądamy w wierszu pierwszym. Dann wünscht er ihnen Gnade und Friede. A następnie on życzy im łaski i pokoju. Gnade für die Füße, um den Weg zu finden. On życzy łaski dla stóp czy nóg, aby iść za Panem. Und Friede für das Herz in unruhigen Zeiten. A pokoju dla serca w tych niespokojnych czasach. Das benötigen wir immer. My zawsze tego potrzebujemy. Und er wünscht das von Gott, unserem Vater. I on życzy nam tego od Boga, naszego Ojca. Denn die Korinther hatten ein Leben für den Herrn zu leben, für Gott zu leben. Bo Koryntianie żyli życiem poświęconym Bogu. Der Apostel Paulus unterscheidet zwei Dinge sehr klar. Apostoł Paweł odróżnia tutaj bardzo jasno dwie rzeczy. Das Leben des Christen, erstens. Po pierwsze, życie chrześcijan. Und zweitens, der Dienst des Christen. A po drugie, służbę chrześcijan. Im Leben des Christen sind wir besonders mit Gott, dem Vater, verbunden. W tym życiu jako chrześcijanie jesteśmy w szczególny sposób połączeni z Bogiem jako Ojcem. Wir sind seine Kinder. I jesteśmy Jego dziećmi. Und im Dienst sind wir besonders mit dem Herrn Jesus verbunden. A w służbie jesteśmy w szczególny sposób połączeni z Panem Jezusem. Denn er ist der Herr der Ernte. Bo On jest właśnie tym Panem żniwa. Er sendet Arbeiter in seine Ernte. Bo On wysyła pracowników swoich na żniwo. Diese beiden Namen dürfen auch unsere Gebete prägen. I również te dwa imiona powinny cechować nasze modlitwy. Ich komme in Gegenden, wo die Brüder zum Herrn Jesus besonders beten. Ja czasami przyjeżdżam w takie rejony, w których bracia w szczególny sposób się modlą do Pana Jezusa. Ich komme in Länder, wo sie besonders zu Gott dem Vater beten. A przyjeżdżam również i w takie rejony, w których bracia szczególnie modlą się do Boga Ojca. Beides ist richtig. Obydwie rzeczy są właściwe. Und ich will kein Gesetz aufstellen jetzt. I nie mam zamiaru teraz ustanawiać jakichkolwiek zasad postępowania. Aber wenn ich Bedürfnisse habe für mein Leben, ale ja, jeżeli mam jakieś potrzeby dotyczące mojego życia, dann gehe ich zu Gott, meinem Vater. To wtedy ja idę do Boga, mojego Ojca. Wenn ich Fragen habe in Bezug auf den Dienst, jeżeli mam pytania dotyczące mojej służby, dann gehe ich zum Herrn Jesus. Wtedy zwracam się do Pana Jezusa. In Vers 5 spricht der Apostel von den Leiden des Christus. W wierszu 5 apostoł mówi tutaj o cierpieniach Chrystusa. Möchte klar machen, was das ist. Chciałbym jasno pokazać, co to jest. Wenn man dem Herrn dienen möchte, jeśli chce się Panu służyć, dann hat man es mit zwei Dingen zu tun. To spotyka się człowiek z dwoma rzeczami. Erstens mit der Gnade des Herrn. Po pierwsze spotyka się z łaską Pana. Und zweitens mit dem Widerstand des Feindes. A po drugie spotyka się ze sprzeciwianiem nieprzyjaciela. Jeder, der dem Herrn dient, każdy, który Panu służy, weiß etwas vom Widerstand des Feindes Gottes. On wie coś na temat tego przeciwu ze strony nieprzyjaciela Bożego. Und das hat Paulus besonders erfahren. A to w szczególny sposób doświadczył Paweł. Und das meint er mit den Leiden des Christus. I to właśnie miał na myśli, wspominając te cierpienia Chrystusowe. Und er denkt besonders an das, was er erfahren hat in Ephesus. A on w szczególny sposób myśli o tym, czego doświadczył w Efezie. Davon spricht er besonders hier. I o tym szczególnie on tutaj opowiada. Und er spricht davon in Vers 3 bis 7, indem er zurückdenkt an diese Momente der Gefahr in Ephesus. I w wierszach od 3 do 7 mówi w szczególny sposób o tym, co przeżywał z niebezpieczeństw w tym mieście Efes. Aber er spricht nicht von den Gefahren, ale nie mówi o niebezpieczeństwach, sondern er spricht von seinem Gott, den er darin erfahren hat.
ale on mówi tutaj o swoim Bogu, który go przeprowadził. Er hat diesen Gott erfahren als den Vater der Erbarmungen. On doświadczył, że Bóg jest Ojcem Miłosierdzia. Das ist Gott, der Mitgefühl hat mit uns, wenn wir durch schwere Tage gehen. To jest Bóg, który ma współczucie dla nas, gdy idziemy przez te trudne dni. Und er hat den Gott allen Trostes erfahren. Ale on również i doświadczył Boga wszelkiej pociechy. Er hat Gott erfahren in Aktion zu seiner Stützung und Befreiung. On Boga doświadczył jako tego, który wkroczył do akcji, aby go podeprzeć i aby go uwolnić. Und er hat diesen Trost erfahren. I on również doświadczył tej pociechy. Des Mitleids und der Stützung, tego współczucia i wsparcia, damit er andere trösten kann. Aby mógł i też innych pocieszać. Wir sehen hier einen wichtigen christlichen Grundsatz. Oglądamy tutaj bardzo ważną chrześcijańską zasadę. Wir glauben, wenn wir etwas von Gott empfangen, my wierzący, jeżeli coś od Boga otrzymujemy, dann haben wir es empfangen, um es anderen weiterzugeben. To otrzymujemy po to, aby innym dalej to podawać. Das ist wahr mit dem Evangelium. To jest prawdziwe, co do, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii. Wenn wir dieses wunderbare Heil im Herrn Jesus empfangen haben, bo jeżeli żeśmy otrzymali te cudowne zbawienie w Panu Jezusie, da sind wir beauftragt, es weiterzutragen. To otrzymujemy również i zlecenie, aby dalej podawać. Ich hoffe und glaube, dass ihr in Polen eifrig damit beschäftigt seid. Ja mam nadzieję i myślę, że wszyscy w Polsce są pilnie zajęci taką czynnością. Und wenn jemand Trost erfahren hat in schweren Tagen, a jeżeli ktoś doświadczył pociechy w ciężkich dniach, hat er sie erfahren, um andere zu trösten. To doświadczył tego po to, aby też potrafił innych pocieszać. Und in Vers 5 sehen wir etwas Wunderbares. A w wierszu 5 oglądamy coś bardzo cudownego. Wenn die Schwierigkeiten steigen im Leben, gdy te trudności zaczynają się piętrzyć w naszym życiu, dann steigt auch der Trost, den wir von Gott empfangen. To również i wzmacnia się ta pociecha, którą od Boga otrzymujemy. Und er sagt dasselbe, Paulus sagt dasselbe, was ich erfahren habe. I Paweł mówi, że to samo, co ja sam doświadczyłem, das dürfen die Korinther auch erfahren. To mogą doświadczać również Koryntianie und auch die Geschwister von Polen, i również wierzący z Polski, denn wir haben es mit, alle mit demselben Gott zu tun. Bo my wszyscy mamy do czynienia z tym samym Bogiem. Diese Hoffnung, Vers 7, ist für Paulus fest. I tak jak czytamy w wierszu 7, ta nadzieja jest mocna dla Pawła. Wenn er also zurückdrängt an die Bedrängnis in Ephesus in Vers 3 bis 7. A więc jeżeli on teraz sobie wspomina na te uciski, jakie doświadczył w Efezie i to pisze o tym w wierszach od 3 do 7, dann preist er Gott, den Vater. To z tego wszystkiego wypływa wysławianie Boga Ojca. Aber in Vers 8 bis 10 erinnert er sich, wie ihm zumute war, als er in der Schwierigkeit stand. Ale w wierszach od 8 do 10 przypomina sobie o tym, jakiego doświadczył uczucia, jak się czuł w chwili, gdy przechodził przez te cierpienia. Und er schämt sich nicht, das den Korinthern und uns mitzuteilen. I on nie wstydzi się tego, aby Koryntianom, a tym samym również nam, o tym wszystkim opisać. Er will nicht, dass uns unbekannt ist. On nie chce, abyśmy nie wiedzieli o tym, dass dieser treue Knecht des Herrn, że ten wierny sługa Pana in dieser gefahrvollen Tagen in Ephesus, w tych dniach pełnych niebezpieczeństwa w Efezie, an seinem Leben verzweifelte. On zwątpił co do swojego życia. Im ersten Korintherbrief hat er den Korinthern geschrieben. On w pierwszym liście do Koryntian napisał do Koryntian: Gott ist treu. Bóg jest wierny. Er wird euch nicht über Vermögen versuchen.
On nie będzie was doświadczał czy próbował ponad możliwości zniesienia tego przez was. Aber als er in Bedrängnis war in Ephesus, ale gdy on sam znalazł się w ucisku w Efezie, da sagt er in Vers 8 unseres Kapitels, to on powiedział, co czytamy w wierszu 8 naszego rozdziału, dass er empfand Übervermögen versucht zu werden, że on był ponad miarę i ponad siły obciążony i doświadczany, so dass er selbst am Leben verzweifelte. Także nieomal zwątpił o życiu swoim. Und er hatte das Urteil des Todes in sich. I on już widział przed sobą czekający go wyrok śmierci. Er sah nur noch den Tod vor sich und hatte mit dem Leben abgeschlossen. On przed sobą widział już tylko śmierć i pożegnał się z życiem. Und er erkannte auch, warum der Herr ihn in diese Not geführt hat. Ale on również i poznał, dlaczego Pan go do takiego doświadczenia doprowadził. Dass er ganz zu Ende kam mit dem Selbstvertrauen. Tylko po to, aby on zakończył z, ufać samemu sobie. Und sein ganzes Vertrauen auf den Gott setzte, der Tote auferweckt. I całe swoje zaufanie położył na Bogu, który jest w stanie wzbudzić i umarłych. Sein wunderbarer Satz am Ende von Vers 9. To jest cudowne zdanie zapisane pod koniec 9 wiersza. Das ist der Grund, warum Gott uns in aussichtslose Momente führt. To jest właśnie powód tego, dlaczego Bóg nas czasami w życiu wprowadza w sytuacje beznadziejne. Damit wir endlich aufhören, auf uns selbst zu vertrauen. Abyśmy w końcu zaprzestali ufania samemu sobie und nur noch auf Gott vertrauen. I tylko zaczęli ufać Bogu. Aber in Vers 11 macht er den Korinthern klar. Ale w wierszu 11 on tutaj jasno pokazuje Koryntianom, obwohl er seine ganze Rettung in Ephesus Gott zuschrieb, pomimo że on cały swój ratunek, jaki doświadczył w Efezie, przypisywał samemu Bogu, dass die Korinther mitgewirkt hat. To jednak on tutaj wspomina, że Koryntianie współdziałali z nim. Denn sie hatten für Paulus gebetet. Dlatego, że oni modlili się za Pawłem. Wir dürfen nie gering achten die Gebete der Geschwister. Nigdy nie powinniśmy nie doceniać modlitw tych wierzących. Und wir wollen das verwirklichen in unserem Leben. I chcemy to urzeczywistnić w naszym życiu. Wenn ein Bruder oder eine Schwester in eine besondere Not kommt. Jeżeli jakiś brat albo siostra znajdują się w szczególnym rodzaju ucisku, biedy, für sie zu beten. Abyśmy nie przestawali się za nimi modlić. Diese Gebete steigen auf zum Thron der Gnade. Bo te modlitwy wstępują w górę przed tron łaski. Und sie werden von Gott erhört. I one bywają przez Boga wysłuchiwane. Auf seine Weise, auf seine vollkommene Weise zu seiner Zeit. I to w doskonały sposób i we właściwym dla Boga czasie. Paulus nennt diese Gebete Gnadengaben. Paweł nazywa te modlitwy darami łaski. Die Gnadengabe der vielen der Korinther in den Gebeten für ihn. To jest ten dar łaski w tych modlitwach wielu Koryntian, którzy się modlili za nim. Aber damit man die Gebete der Geschwister beanspruchen darf, ale aby móc liczyć na modlitwy wierzących, muss unser Leben mit dem Herrn in Ordnung sein. To nasze życie musi najpierw być w porządku z Bogiem. Und das, dieses Thema berührt Paulus in Vers 12 bis 14. I takim tematem Paweł się zajmuje w wierszach od 12 do 14. Er sagt, das Zeugnis unseres Gewissens ist, on mówi, że to świadectwo sumienia naszego jest takie, dass in Einfalt und Lauterkeit gewandelt haben, Gottes gewandelt, że wiedliśmy życie na tym świecie w świętobliwości i czystości Bożej, nicht in fleischlicher Weisheit, i to nie w cielesnej mądrości, sondern in der Gnade Gottes, lecz w łasce Bożej. Dieser Apostel Paulus lebte in der Gnade Gottes. Tak, apostoł Paweł żył w tej łasce Bożej.
Er hatte nicht einen gesetzlichen Geist. On nie miał ducha zakonnego. Wir sind in Tagen des Niedergangs und Verfalls. My jesteśmy teraz w dniach upadku i gdy wszyscy zawodzą wokoło. Und es kommen im Volk Gottes Dinge vor, die uns tief beschämen. I w ludzie Bożym pojawiają się rzeczy, które nas do głębi zawstydzają. Und wenn wir das sehen, sind wir in Gefahr, in eine gesetzliche Haltung zu kommen. I gdy my to widzimy, to jesteśmy wtedy w niebezpieczeństwie, aby samemu zająć stanowisko zakonne. Wir wollen Gebote und Verbote aufstellen. I chcielibyśmy ustanawiać przykazania i zakazy. Dieser Gefahr ist Paulus nicht erlegen. I takiemu niebezpieczeństwu Paweł nie uległ. Er ist wirklich in der Gnade Gottes gewandelt. On rzeczywiście w łasce Bożej pielgrzymował. Und er konnte dem jungen Timotheus schreiben. I on mógł do tego młodego Tymoteusza napisać. Angesichts der schweren Zeiten der letzten Tage. Że w obliczu tych ciężkich czasów, w tych obecnych dniach. 2 Timotheus 2, Vers 1. 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 1 wiersz. Du nun mein Kind. Ty, synu mój, erstarke in der Gnade. Ty wzmacniaj się w łasce. Wenn wir uns aufhalten mit unserem Herzen in der Gnade, die wir von Gott empfangen haben, jeżeli w naszym sercu będziemy się trzymali tej łaski, którą żeśmy w Bogu otrzymali, dann wird das uns führen zu einem Leben der Lauterkeit, to doprowadzi nas do prowadzenia życia w szczerości und der Einfalt Gottes. I w prostocie czy w czystości Bożej. Und er hat in der Gnade Gottes gewandelt gegenüber der Welt, der Menschen dieser Welt. I on chodził w tej łasce Bożej i to w stosunku do tych ludzi tego świata, aber auch gegenüber den Gläubigen. Ale również i w stosunku do wierzących. Es ist gut, wenn wir uns diese Frage stellen. Dobrze jest, jeżeli sobie samemu postawimy to pytanie. Wie benehmen wir uns gegenüber den Ungläubigen? W jaki sposób my się zachowujemy w stosunku do wierzących? Wie benehmen wir uns gegenüber den Gläubigen? I w jaki sposób zachowujemy się w stosunku niewierzących? Paulus hatte in Bezug auf beide in der Gnade Gottes gewandelt. I Paweł w stosunku do obydwóch tych grup ludzi pielgrzymował w łasce. Und er sagt zu den Korinthern, ihr kennet das. I on mówi do Koryntian, wy to wszystko znacie. Ihr kennet diese Wahrheit des Wandelns in der Gnade Gottes. Wy znacie tą prawdę pielgrzymowania w łasce Bożej. Und er wünscht, dass sie das auch mit ihrem Herzen anerkennen. I on życzy im, aby i oni to całym swoim sercem uznawali. Mam nadzieję, że również i w polskim te słowa są tak oddane. W wierszu 13. Coś znać to jest jedna strona. Verstehen ist mit dem Kopf. Zrozumieć można głową. Und ganz verstehen ist mit dem Herzen. A całkowicie zrozumieć to można sercem. Mit dem Herzen bejahen. I zgodzić się w swoim sercu. Und er hofft, dass sie das nicht nur mit dem Herzen jetzt bejahen. I on ma nadzieję, że oni w swoim sercu zgodzą się z tym nie tylko teraz, sondern er hofft und glaubt, dass sie darin fest bleiben bis ans Ende. Ale on ma nadzieję i życzy im tego, aby oni w tym pozostali aż do końca. Das dritte ist eine wichtige Mahnung an uns
ältere Geschwister. Trzecią rzeczą jest bardzo ważne napomnienie dla nas wszystkich starszych wierzących. Diese drei Tatsachen gelten für die ganze Wahrheit des Wortes Gottes. I te trzy rzeczy są obowiązujące w stosunku do całej prawdy Słowa Bożego. Es geht darum, sie zu kennen. Chodzi o to, abyśmy je znali. Mit dem Herzen zu bejahen. Abyśmy się w sercach naszych z tym zgodzili. Und darin festzubleiben. I abyśmy w tym dalej trwali. Und jedes Alter hat seine Gefahren. I każdy wiek, czy z każdym wiekiem związane są niebezpieczeństwa. Und ich möchte uns ältere an das Wort erinnern. A ja nam starszym chciałbym przypomnieć o tym słowie. Wer zu stehen sich dünkt, sehe zu, dass er nicht falle. Kto myśli, że stoi, to niech zwróci na to uwagę, aby nie upadł. Und sagt dann, dass sie ihn zum Teil anerkannt. On im tutaj mówi, że oni go w tym uznali częściowo. Bin ich sicher, was er meint in Vers 14? Jestem pewny, to co on myśli w wierszu 14. Ob er meint, dass nur ein Teil der Korinther es anerkannt hat? Nie wiem, czy on myśli tutaj, czy część Koryntian go uznała. Oder ob die Korinther nur ein Teil der Wahrheit anerkannt hat. Albo czy Koryntianie jako całość tylko część prawdy uznali. Möchte gerne die Gedanken der Brüder darüber hören. Chciałbym chętnie usłyszeć, jakie myśli mają na ten temat bracia. In Vers 15 bis Vers 17 zeigt er seine Übungen. Od 14 do 15 wiersza pokazuje on swoje doświadczenia. Wenn man dem Herrn dienen möchte, jeśli ktoś chce Panu służyć, dann ist es mit vielen Übungen und Fragen verbunden, was der Herr von einem wünscht. To z pewnością jest to połączone z wieloma ćwiczeniami i pytaniami, co Pan sobie od każdego z nas osobna życzy. Und er sagt in Vers 15, dass er zu den Korinthern kommen wollte. I on mówi w wierszu 15, że on chciał dawniej przyjść do Koryntian. Und dann ist er doch nicht gekommen. A jednak nie przyszedł do nich. Und es war die Gefahr, dass die Korinther dachten, er sei leichtfertig in seinen Überlegungen. I on nie chciałby, aby Koryntianie sobie pomyśleli, że on jest lekkomyślny w podejmowaniu decyzji. Wenn ein Diener an sein Kommen ankündigt, jeśli jakiś sługa daje jakieś oznaki tego, żeby, że chciałby przyjść, wenn er dann doch nicht kommt, a jeśli potem nie przyjdzie, dann könnte der Gedanke kommen, dass er leichtfertig handelt. To może bardzo łatwo powstać myśl u wierzących, że on lekkomyślnie postępuje. A wir sehen etwas Wichtiges in der Leitung des Geistes für den Diener. Ale widzimy coś bardzo ważnego w tym kierownictwie Ducha Świętego dla jego sługi. Das ihn begreift auch, dass die Kenntnis der Umstände von denen, an denen er dient, że on również i brał pod uwagę te okoliczności, w których on służył, dass ihn begreift auch die Überlegungen und Gedanken des Dieners, i że on bierze pod uwagę również też i te rozmyślanie czy namyślanie się tego sługi. Ein Diener des Herrn wird nicht geleitet durch den Geist, wie die Ungläubigen durch Dämonen geleitet werden. Sługa Pana nie jest prowadzony przez ducha tak, jak człowiek niewierzący prowadzony jest przez demony. Indem ihr Verstand ausgeschaltet wird. W tym momencie są wyłączone jego zmysły. Die Leitung des Geistes ihn begreift auch den Verstand, die Gedanken des Dieners. Prowadzenie przez Ducha włącza również też i nasz rozum. Und er zeigt in Vers 23 und 24, i on pokazuje w wierszu 23 i 24, dass er drei Gründe hatte, warum er nicht zu den Korinthern gekommen ist. On wymienia w tych wierszach trzy powody, dlaczego on nie przyszedł do Koryntian.
Erstens wollte er sie schonen. Po pierwsze, on chciał ich oszczędzić. Denn wenn er gleich gekommen wäre, hätte er sie schwer tadeln müssen. Bo gdyby on natychmiast do nich przyszedł, to musiałby ich bardzo ciężko napominać. Und da war er gehemmt zu kommen, denn er wollte sie schonen. I w tym on był powstrzymany przed szybkim przyjściem, bo chciał ich oszczędzić. Zweitens, Vers 24. Druga rzecz jest w 24 wierszu. Wollte er nicht über ihren Glauben herrschen. On nie chciał panować nad ich wiarą. Er wollte nicht seine apostolische Autorität geltend machen. On nie chciał, aby ten autorytet apostolski był widziany. Sondern er wollte ihr Herz erreichen. Ale on chciał dotrzeć do ich serca. Das weiß jeder Familienvater. O tym wie każdy ojciec rodziny. Er hat Autorität von Gott über seine Kinder. Każdy ojciec otrzymał od Boga autorytet nad swoimi dziećmi. Und er muss sie auch geltend machen manchmal. I czasami musi skorzystać z tego autorytetu. Aber wenn er nicht die Herzen der Kinder erreicht, ale jeżeli nie dociera w tym do serc dzieci, dann ist langfristig nichts erreicht. To w długiej perspektywie czasu można powiedzieć, że niczego nie osiągnął. Das ist auch im Zusammenkommen als Versammlung wahr. To również jest prawdziwe w stosunku do zgromadzenia. Auch da gibt es Brüder, i w zgromadzeniu są bracia, die aufgrund ihres sittlichen Verhaltens Autorität besitzen, którzy na podstawie swojego poprawnego, moralnego zachowania się posiadają odpowiedni autorytet w zborze. Und sie müssen sie auch manchmal gebrauchen. I czasami tacy bracia muszą skorzystać z tego autorytetu. A wenn das Herz der Geschwister nicht erreicht wird, ale jeżeli przy tym nie docierają do serca wierzących, dann ist nichts erreicht auf die Länge. To w dłuższej perspektywie czasu niczego nie osiągają. Zweitens also wollte er nicht über ihren Glauben herrschen. A więc po drugie, on nie chciał panować nad ich wiarą. Und drittens wollte er Mitarbeiter ihrer Freude werden. A po trzecie, on chciał być współpracownikiem ich radości. Und wenn wir die zwei Briefe der Korinther kennen, jeżeli my znamy te dwa listy Koryntian, dann ist es die Freude der Wiederherstellung der Korinther. To oglądamy właśnie tą wielką radość tego ponownego uporządkowania zboru w Koryncie. Jest to szczególna radość tego sługi pańskiego, że jeżeli widzi, że coś nie jest w porządku u tych, którym on usługuje, że potem widzi, że to zostało uznane i uporządkowane. Und es gibt eine Wiederherstellung. I nastąpiło odnowienie wśród wierzących. Das ist eine tiefe Freude des Dieners. To z pewnością jest to powodem do głębokiej radości tego sługi. Das war der Grund, warum er nicht zu den Korinthern gekommen ist. Takie były powody, dlaczego on nie przyszedł do Koryntian. Es war nicht Leichtfertigkeit. To nie była lekkomyślność. Er hat das nicht nach dem Fleische sich vorgenommen. On o tym nie postanowił tylko cieleśnie. Und sein Reden war nicht ja, ja, nein, nein. A jego słowa nie były tak, tak i nie, nie. Das bedeutet, dass er nicht manchmal ja und dann wieder nein sagt. A to oznacza, że on nie powiedział czasami tak, a potem od razu nie. Das bedeutet, dass seine Entschlüsse nicht unsichere Entschlüsse waren. A to oznacza, że jego rozstrzygnięcia nie były rozstrzygnięciami niepewnymi. Nein, er hat sie mit dem Herrn gefasst. Nie, on je podejmował razem z Panem. Und das leitet ihn dazu über sein Wort zu sprechen, das er verkündigt hat. I to nakłoniło go do tego, aby głosić im słowo. W
Wir kommen jetzt zu Vers 18 bis 22. I teraz przejdziemy na te wiersze od 18 do 22. Er fängt an, noch einmal zu sagen, Gott aber ist treu. I on zaczyna te wiersze znowu od słów, Bóg jest wierny. Das hat er ihnen schon im ersten Korintherbrief geschrieben. Już te słowa do nich napisał w pierwszym liście do Koryntian. Und wir sprechen oft von der Gnade Gottes. My często mówimy o łasce Bożej. Aber ich glaube, wir sprechen zu wenig von der Treue Gottes. Ale wydaje mi się, że za mało mówimy o wierności Bożej. Gott gibt uns sein Wort. Bóg daje nam swoje słowo. Er steht treu zu seinem Wort. On jest wierny swojemu słowu. Und er steht auch treu zu uns. I on również jest wierny w stosunku do nas. Das dürfen wir erfahren im Leben des Glaubens. Możemy tego doświadczać w życiu wiary. Das Wort treu bedeutet zueinander stehen. To słowo wierny oznacza, że jeden stanąć przy drugim. Und Gott steht zu den seinen. I Bóg stanął przy tych, którzy są Jego. Und das Wort des Apostels Paulus an die Korinther war nicht unsicher. A to słowo skierowane przez apostoła Pawła do Koryntian nie było jakimś niepewnym słowem. Das sagt er in Vers 18. O tym mówi w wierszu 18. Es ist nicht ja und nein. To słowo nie było równocześnie tak i nie. Und dann spricht er vom Zentrum seiner Botschaft. A dalej on mówi o tym centrum jego zwiastowania. Und das ist jetzt wichtig für jeden Diener, der am Worte dient. I to jest teraz ważne dla każdego sługi, który usługuje słowem. Der Apostel Paulus hat Christus verkündigt. Apostoł Paweł głosił Chrystusa. In seiner ganzen Fülle und Vollkommenheit. W całej jego pełni i doskonałości. Das ist das Zentrum jeder christlichen Botschaft. To jest centrum każdego poselstwa chrześcijańskiego. Es ist nicht einfach christliche Wahrheit, to nie jest tylko tak po prostu chrześcijańska prawda, sondern wir predigen eine Person. Ale my głosimy pewną osobę. Und es ist die Person des Sohnes Gottes. I to jest osoba Syna Bożego. Er ist, unser Herr Jesus ist Gott. Von Ewigkeit. Nasz Pan Jezus jest Bogiem od wieczności. Und er ist in einer Gemeinschaft mit dem Vater von Ewigkeit zu Ewigkeit. I on jest w społeczności z Ojcem od wieczności do wieczności. Er ist in Wahrheit der ewige Sohn. On jest wprawdzie tym wiecznym Synem. Und er ist dieser Jesus, der in Reinheit und Vollkommenheit auf Erden gelebt hat. I to jest ten Jezus, który w czystości i w doskonałości żył na ziemi. Ich weiß, dass ich nicht durch sein Leben gerettet worden bin. Ja wiem, że nie jestem uratowany przez jego życie. Nein, mein Heiland ist für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben. Nie, mój Zbawiciel za mnie zmarł na krzyżu Golgoty. Aber damit er mein Stellvertreter sein konnte, ale aby mógł być moim zastępcą, musste er selbst rein und heilig sein. To sam musiał być czystym i świętym. Nur darum konnte er meine Sünden tragen. Tylko wtedy mógł ponieść moje grzechy. Nur darum konnte er für mich zur Sünde gemacht werden. I tylko wtedy mógł być dla mnie uczyniony grzechem. Können das heute Abend hier in diesem Saal alle sagen? Czy dzisiaj wieczorem wszyscy, co są w tej sali, mogą tak to powiedzieć o samym sobie? Pan Jezus jest moim osobistym Zbawicielem. Ja wyznałem Mu moje grzechy. Ja uwierzyłem w imię i w dzieło Pana Jezusa. Jestem ukryty w Jego ręku. Ich habe Frieden mit Gott. I mam pokój z Bogiem. Glückliche Menschen, to są, die so sprechen dürfen durch Gottes Gnade. To są szczęśliwi ludzie, którzy mogą tak mówić dzięki łasce Bożej. Er hat ihnen Jesus verkündigt, der hier auf Erden in Niedrigkeit lebte und starb. On mógł im głosić Jezusa, który tutaj w
takim uniżeniu na ziemi żył i umarł. Er hatte ihnen auch Christus verkündigt, der auferstanden, hinaufgestiegen in den Himmel und verherrlicht droben ist. Ale on również im głosił Chrystusa, który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, w górę i zasiadł na tronie w niebie. Etwas später in diesem Brief richtet er die Blicke der Korinther nach dem Himmel. W późniejszych rozdziałach tego listu on kieruje spojrzenia Koryntian na niebo. Und er ruft ihnen zu, i on woła do nich, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht, że my wszyscy teraz z odkrytym obliczem die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Możemy oglądać tą chwałę Pańską. Da meint er die Herrlichkeit dessen, der zu Rechten Gottes ist. A miał na myśli chwałę tego, który jest po prawicy Bożej. Und wer das tut in Wirklichkeit, i kto w rzeczywistości to uczyni, der wird verwandelt. Ten będzie przemieniony. Als Moses in der Gegenwart Gottes auf dem Berg war, gdy Mojżesz znalazł się w obecności Bożej na górze, kam er vom Berg herab und sein Angesicht strahlte. On stąpił z góry na dół i jego twarz promieniowała. Und er wusste es nicht. A on o tym nawet nie wiedział. Und das ist dieses verwandelt werden, wenn wir in den Himmel blicken und Christus dort sehen. To jest właśnie te przemienienie, gdy spoglądamy w niebo i oglądamy Chrystusa. Und diese Person hat er ihnen gepredigt. I on im tą osobę głosił. Und das war eine sichere Botschaft. I to było poselstwo pewne. Und er spricht die mit dieser Person verbundenen Verheißungen. I on mówi również o tych obietnicach, jakie są z tą osobą związane. Wir haben in Verbindung mit dem Sohn Gottes Jesus Christus. My w związku z tą osobą Syna Bożego Jezusa Chrystusa Erlösung und Vergebung. Otrzymaliśmy odkupienie i przebaczenie. Wir haben ewiges Leben bekommen durch ihn. Otrzymaliśmy życie wieczne przez niego. Wir sind Gottes Gerechtigkeit geworden in ihm. I staliśmy się Bożą sprawiedliwością w nim. Wir haben den Heiligen Geist bekommen von ihm. My otrzymaliśmy Ducha Świętego od niego. Und wir werden in die Herrlichkeit gehen zu ihm. I my pójdziemy do chwały do niego. Das sind die Verheißungen. Takie są te obietnice. Das Beste für den Glaubenden kommt noch. A to, co najlepsze dla wierzącego, to jeszcze nastanie, wenn wir eintreten in seine Herrlichkeit. Gdy my wkroczymy w chwałę Jego. Und so viele dieser Verheißungen sind, i jak wiele jest tych różnych obietnic, in ihm ist das ja. To w nim one wszystkie są tak. Diese christlichen Verheißungen, te chrześcijańskie obietnice, hat der Vater dem Sohn gegeben, in den Ewigkeiten vor der Zeit. Ojciec darował synowi już w tej wieczności przeszłej. Das könnt ihr finden am Anfang des zweiten Timotheusbriefes. O tym jest mowa na początku drugiego listu do Tymoteusza. Und am Anfang des Titusbriefes. I na początku listu Tytusa. Diese Verheißung des ewigen Lebens. I ta obietnica życia wiecznego. Hat der Vater dem Sohn verheißen in der Ewigkeit vor der Zeit. Ojciec przyobiecał synowi w przeszłej wieczności. Und dann kam der Sohn auf Erden und starb am Kreuz auf Golgatha. I wtedy przyszedł syn na ziemię i umarł na krzyżu Golgoty. Das bedeutet, in ihm ist das ja. A to oznacza, że w nim jest to wszystko tak. Aber in ihm ist auch das Amen. Ale również w nim jest również Amen. In seiner Person erfüllt Gott alle diese gemachten Verheißungen zu seiner Herrlichkeit. W jego osobie Bóg uczynił wszystkie te obietnice ku swojej chwale. Das ist sehr schön, wie das hier vor uns kommt. To jest piękne, jak to przed sobą mamy. Gott zur Herrlichkeit. Bóg, Bogu ku chwale.
Und jetzt kommt etwas, das ich nicht verstehe. I teraz nastaje coś, co ja nie rozumiem. Aber tief beeindruckt bin von der Gnade Gottes. Ale jestem pod wielkim wrażeniem tej łaski Bożej. Gott zur Herrlichkeit durch uns. Bogu ku chwale przez nas. Gottes Herrlichkeit wird erstrahlen. Boża chwała będzie promieniowała. Wenn der Herr Jesus kommen wird in Herrlichkeit. Gdy Pan Jezus przyjdzie w chwale. Inmitten aller seiner Heiligen. I to w pośrodku wszystkich swoich świętych. Gott verherrlicht seinen Namen durch uns, die wir Sünder waren. Bóg uwielbia swoje imię przez nas, którzy byliśmy kiedyś grzesznikami i których nas On ułaskawił w tym umiłowanym. Und mit diesem Christus sind die Glaubenden fest verbunden. I z tym Chrystusem wszyscy wierzący są mocno połączeni. Und zwar durch den Geist Gottes, der uns gegeben worden ist. A to mianowicie przez Ducha Bożego, który nam został darowany. Wir sind in Vers 21. Jesteśmy teraz w wierszu 21. Der uns aber mit Christus fest verbunden hat. Ten, który nas w Chrystusie mocno utwierdził, czy połączył. Diese Person ist Gott. Tą osobą jest Bóg. Er hat uns mit Christus fest verbunden. On nas z Chrystusem mocno połączył. Und vom, in Vers 22 am Ende sehen wir durch den Geist. A pod koniec 22 wiersza oglądamy, że to stało się przez Ducha. Dieser Geist Gottes wohnt im Glaubenden. Ten Duch Boży mieszka w wierzących. Und zwar als eine Salbung. A to mianowicie jako namaszczenie. Wenn wir 1. Johannes 2 lesen, erkennen wir, gdy przeczytamy w pierwszym liście Jana i poznamy, dass es die Befähigung des Glaubenden ist, Gottes Wort zu verstehen. Że to właśnie wierzący posiadają tą zdolność, aby rozumieć Słowo Boże. Wir können Gottes Wort nur verstehen durch den Geist Gottes. My możemy Słowo Boże rozumieć tylko przez Ducha Bożego. Das ist die Salbung. To jest właśnie to namaszczenie. Er hat uns aber auch versiegelt. On nas również też i zapieczętował. Das bedeutet, dass wir in der Hand Gottes sind für Zeit und Ewigkeit. A to oznacza, że my jesteśmy teraz w ręce Bożej na czas obecny i na wieczność. Dieses Siegel hat Gott durch den Geist auf den Glaubenden gedrückt. I tą pieczęć Bóg odcisnął na wierzącego, na wierzącym. Und er hat gesagt, dieser gehört mir für immer. I powiedział przez to, ten należy do mnie na zawsze. Ich habe manchmal die Geschichte von meiner Jugend erzählt. Czasami opowiadałem historię z mojej młodości. Ich bin auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen. Ja dorastałem w małym gospodarstwie rolnym. Und wenn es Frühling wurde, i gdy była wiosna, dann hat mein Vater, wenn die Heuernte kam, gdy nastały sianokosy, eine neue Gabel und einen neuen Rechen gekauft. To wtedy ojciec kupował nowe grabie i widły. Und weil es damals schon Leute gab, die nicht wussten, was mein und dein ist, a ponieważ już w tamtych czasach bywali na świecie tacy ludzie, którzy nie wiedzieli, co jest moje, a co twoje, hat er ein Brenneisen genommen, to zawsze ojciec brał takie rozgrzane żelazo. Da stand MB darauf. I na tym to żelazo było w kształcie liter MB. Max Billeter. Max Billeter, inicjały. So hieß mein Vater. Tak nazywał się też mój ojciec. Und er nannte mich auch so, damit er das Brenneisen nicht ändern musste. I mnie tak dlatego też nazwał, aby już potem nie musiał zmieniać tych liter inicjałów w tym żelazie do rozgrzewania. Und dann hat er dieses MB gebrannt. I następnie auf diese Werkzeuge.
Następnie on wypalał te dwie literki MB na wszystkich narzędziach drewnianych. Jetzt wussten alle Leute, das gehört meinem Vater. I wszyscy ludzie we wsi wiedzieli, to należy do mojego ojca. Das ist der Charakter der Versiegelung des Geistes Gottes. Taki jest właśnie charakter zapieczętowania Ducha Bożego. Und dann ist der Geist Gottes auch das Pfand oder das Unterpfand. A też Duch Święty jest tym zadatkiem, das für das, was uns versprochen ist in der Zukunft, aby to, co zostało nam przyrzeczone w przyszłości, und das wir noch nicht besitzen, co jeszcze nie posiadamy, es wird zweimal gebraucht, to takie wyrażenie jest dwukrotnie używane. Einmal für den neuen Leib, den wir bekommen, raz w stosunku do nowego ciała, które otrzymamy, und einmal für das Erbe, in das wir eintreten werden. A po drugie w stosunku do dziedzictwa, w którego posiadanie my wejdziemy. I ten Duch Boży został darowany wierzącym. I teraz nasuwa się pytanie, które chciałbym postawić. Pytanie na temat, którego bracia ciągle na nowo mówili. Ich war einmal an einer Konferenz, wo man nicht ganz einig war. I raz pewnego razu byłem na konferencji, na której bracia co do pewnego tematu nie byli zbyt jednomyślni. Die einen Brüder sagten, er wohnt im Leib des Gläubigen. Jedni wierzący bracia mówili, że on mieszka teraz w ciele wierzącego. Die anderen Brüder sagten, nein, er wohnt im Herzen. A inni mówili, nie, on mieszka w sercu. Die Antwort ist, er wohnt in beidem. A odpowiedź jest, on mieszka i w jednym, i w drugim. In 1. Korinther 6 wohnt er im Leib. W pierwszym liście do Koryntian w 6. rozdziale jest napisane, że Duch Święty mieszka w ciele, um den Glaubenden zu heiligen. Aby tego wierzącego uświęcać. Aber hier wird gesagt, er wohnt in unserem Herzen. Ale tutaj jest napisane, że on mieszka w naszym sercu. Um unsere Herzen brennend zu machen für den Herrn Jesus. Aby uczynić nasze serca gorącymi, takimi pałającymi dla naszego Pana. Wir sind so viele, wir glauben und heute Abend beisammen sind. A jak wszyscy tutaj jesteśmy zgromadzeni, czy wierzący tutaj w tej sali, für Zeit und Ewigkeit mit Christus fest verbunden. Jesteśmy na czas obecny, jak i też na całą wieczność jesteśmy połączeni z Chrystusem. Welch eine wunderbare Gnade. Jakaż cudowna jest to łaska Boża. Co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo? Kto go potrzebuje? Kto dokonuje narodzenia na nowo? Oraz jakie są tego skutki? Jakie są tego rezultaty? Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały, to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, jako jedyny prawdziwy Bóg,
przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić, już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia
Ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga. Bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze. Że ja już jestem Bożym dzieckiem. Że nie jestem dzieckiem diabelskim. I że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację, ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego.
Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo. Bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała po prostu Boża przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego, że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że Jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 9 wiersz. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu,
bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany, bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyjąc, żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane, po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował, to jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić, żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali,
usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, to jest strona 304. Rozdział drugi, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni tak, jak Słowo Boże uczy i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w Twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako Twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie Twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje Cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma, dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą. Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego
uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę i ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo, bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że pierwszy wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała, przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga. Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce. Ewangelia Jana, 1 rozdział. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość go odrzuciła. Bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy Go przyjęli. I ci, którzy Go przyjęli, ci, których On nawet określa malutkie stadko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie stadko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby
Co do zasady, tak jak wszyscy ludzie są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi, tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa. To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6. To jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą Jezusa
I interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg, i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest pierwszy list Piotra 2, to jest strona 296. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, drugi wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem. Nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa w żadnym aspekcie. Bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Wiersz pierwszy. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił i Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy,
że on nic nie widział, nie jadł i nie pił, a w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula. Jeszcze nie ma imienia Paweł. Ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek co dopiero nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa, czyli że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz 2 rubli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu.
I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze, w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o Jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu.
I taki człowiek, nie wydając owoców dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa, później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce, płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie.
I to słowo oznacza, że Tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała Twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie Twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu Twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję Twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z Twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Otwórzmy Słowo Boże w 2 miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się rodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany.
uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna, apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział. Dziewiąty i 10 wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego
wymogu było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce, Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto dwie przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby, byłoby jej przykro. Bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym. Jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym.
Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne, bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga, prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, kieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem
przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to to jest zgodne z jego wolą, to on ci to życie wieczne da, bez wypominania, bo to jest jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31-63-500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.